pacjentka, piękna buzia, bardzo ładna, ale pani chce sobie tutaj coś zmienić. Nosek. Nosek chce zmienić, tak. Widać pewnie na filmie, delikatna nierówność grzbietu nosa, bardzo, bardzo delikatna, taka troszkę bardziej wyrażona tutaj z prawej strony i nieznacznie opadający koniuszek nosa. Żeby to skorygować, użyjemy nici Aptos Visage Excellence i zrobimy sobie tak, że w tym miejscu tutaj będzie jedno jedyne ukucie na koniuszku nosa. Tutaj nosek ukujemy igiełką 18G, czyli właściwie to jest taka igła jak do pobierania krwi, czyli cieniutka de facto. Mm-hmm. I przez to wkucie będziemy potem wprowadzać kaniulę, za pomocą której zaimplantujemy w nosek nici. I nici poprowadzimy w ten sposób, że jedna pójdzie w ten sposób, drugą nić z drugiej strony. Przejdę sobie. Okay. Drugą nić z tej strony. Chodzi o to, że za pomocą tych nici już sobie wyrównamy nierówność grzbietu nosa oraz zwęzimy nieznacznie ten nosek. Minimalnie, bo minimalnie, ale jednak go zwęzimy. Następnie nici wprowadzimy w przegrodę nosa, o, w ten sposób, tak. Tutaj chodzi o to, żeby wzmocnić przegrodę nosa i żeby wytworzyć takie podparcie dla koniuszka nosa, dzięki czemu on się uniesie trochę do góry. Także teorii tyle, czy tak właściwie jeszcze bardzo lubię jeszcze jedno ukucie zrobić w tym miejscu, co najwyżej w najgorszym wypadku będzie drugie, ale to się zastanowimy już podczas samego zabiegu. Z tego wkucia tak samo możemy wzmocnić przegrodę nosa i jeszcze troszkę bardziej unieść koniuszek do góry. Tyle teorii, okay. Robimy zabieg.